Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj stworzymy sobie już taki docelowy link w naszym Gatsby. Przechodzimy sobie do nav.js, jest to nasz komponent oczywiście w folderze Molecules i tutaj importujemy sobie link z Gatsby'ego, czyli import, następnie otwieramy nawiasy klamrowe i importujemy to oczywiście właśnie z Gatsby'ego. Kolejną rzeczą jest wywołanie tego linku, jest to naprawdę banalna rzecz, przechodzimy sobie tutaj, czyli do naszego elementu, naszej listy, gdzie chcemy ten link zagnieździć, wywołujemy sobie link, a następnie w środku dajemy home. Ścieżkę ustalamy poprzez propsa to. W naszym przypadku home to będzie strona startowa. Także dajemy cudzysłowy, a następnie slasha, ponieważ to odwzorowuje nam stronę startową. Skopiuję to 3 razy i wkleję w tym miejscu oraz w tym. Następnie tutaj będzie about. W naszym przypadku ścieżka do about to jest po prostu about, ponieważ jest to nazwa tego komponentu tutaj. To samo tyczy się kontakt. Wpisujemy kontakt i tutaj dopisujemy końcówkę kontakt. W tym momencie, kiedy odświeżymy sobie naszą stronę, jesteśmy aktualnie na kontakcie. Przechodzimy do menu, klikamy home i przechodzimy do strony głównej. Tak samo, kiedy klikamy about, jesteśmy w about, no i kontakt, jesteśmy w kontakt. W tym odcinku to tyle, w następnym pokażę Wam aktywne klasy. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, także zapraszam Was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!